A więc witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku z For Life'a. Dzisiaj sobie ogarniemy 2-0 do tego cudeńka. No i jeszcze oczywiście dzięki tutaj za wszystkie donaty, pojawiają Wam się na ekranie, a ja już nie przedłużam i przechodzimy do odcinka, miłego oglądania. I dobra, pewnie pierwsze co, to sprawdzimy sobie tunerów. Jest jeden Ford Carson. Dobra. Szukam tunera, bo pasuje jeszcze UP4 do niego zamontować, nie? A, tu już ustawione, dobra, możemy jechać. Miałem już przy 1.8 mu zamontować, ale na nie było okazji, nie? No to teraz sobie to nadrobimy. A teraz to i tak najwyższa pora, żeby ten up tu siedział, bo coraz większy problem jest ze skręcaniem. No jedź, Ajzo. Co, jest ten tuner? O, mogliby do niego napisać od razu. Kurde, wypadło mi to z głowy. I dobra, jest. No i elegancko. No to teraz to się trzyma, drogi. Dobra, póki mam jeszcze trochę kaski, to sobie ogarniemy ostatni raz giełdę. Bo później po zamontowaniu silnika będzie gorzej. A tak to może coś wyrwę jeszcze fajnego, żeby mieć na dalszy tuning, nie? Bo na kopie siedzieć trochę mi się nie chce. Okej, parkujemy tutaj. Seba w ogóle kurna pod prąd ciśnie. On ma wywalone. Dobra, jedziemy stąd, niczego ciekawego nie ma. Ktoś mi drzwi otworzył. Kurde. Ty, radia nie mam. Ktoś mi mówi, że na kopę trzeba będzie wrócić. Bo teraz sobie nie pohandlujemy. A pasuje już ten silnik zamontować, bo niby tam kaska jest odłożona. Troszkę, ale... A ten handel jednak trochę idzie. Się przydaje jakiś zapas. Ale dobra, najwyżej na kopalni będę siedział. Jedziemy po ten silniczek. Dobra, jesteśmy na miejscu. Działamy sobie w nim powoli. To w ogóle ciekawego jeszcze mamy oprócz silnika. Mogę tak, bank. Warianty. O, wariantów nie ma. A nowe spoilery dostał Sultan i Elegy z tego co wiem. I strasznie mi się podobają i fajnie by było, a fajnie by było jakby też w Jesterku zrobili taki spoiler od Supry. Dobra, mamy zwiększ pojemność silnika i jeszcze co dodatkowo lampki, licznik mamy. O, nitro jest jeszcze, a to też fajna sprawa. Tylko pierwsza byłoby atrapę zamontować, bo potem 360 koła wydać na nitro. I od silnika 2.0 można montować. Dobra. 125 koła rozszerzenie. Powiększamy. W końcu. 2-0 w Jesterku. Cyk. Ale to się łatwo kurna klika. Teraz weź to zarób. Ale dobra. O, jeszcze zobaczymy, czy się zbugowało up. Czy... No pewnie, że się zbugował. Dobra. Jedziemy. A to wszystkie upy się zbugowały. Trzeba jeszcze raz je ustawić. Cyk, cyk. Mamy. O, teraz jak go docisnęło. Jeszcze bardziej chyba niż poprzednio. Albo podobnie. Dobra, jest gleba, jedziemy. Tylko sobie resztę kasy schowam, żeby nie przerąbać na mandata. Testujemy. Silniczek 2.0 w Jesterku. Standardowo tu na autostradkę. I ile wyciśnie? Mamy koło 200, tam 210 przekroczyło, to jest jakieś 215, 213, coś takiego. Ale mnie podbiło. Nie no, ale jest git, pomacik. Dobra, już dajmy to normalne zawieszenie, bo zaraz się zabije tutaj na pierwszym lepszym zakręcie. O kurde, no i co teraz? Nie mogę wrócić do normalnego zawieszenia. Może tak? A nie, dobra, to jest teraz to normalne. Co normalnie mam na minus 3, no i dobra. Jedziemy.
Trzeba będzie go do przechodu dać, to się odbuguje. Ha, bo to jest raz w 4, już przyzwyczajenie. Dobra. Parkujemy go przy domku. I tak, mamy w nim w końcu 2-0. Teraz tylko dotrwać do 2-2. Trzeba uzbierać tam na kopalni sianka. I wtedy jak już wymaksujemy sobie silnik, to będziemy jeszcze myśleć nad jakimiś bajerami do niego. A oprócz tego, to już mam jeszcze jeden projekt w planie, ale to tak jak mówię, najpierw trzeba skończyć Justerka i będziemy myśleć nad czym innym. I dobra, jak będę kończył powoli odcinek. Dzięki mordy za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Yo!